raz pierwszy w tym roku piłkarze Rybnickiego Rowu schodzili z boiska jako zwycięzcy. Podopieczni trenera Prasoło pokonali na wyjeździe Znicza Pruszków 3-2. Mimo zwycięstwa Rybniczanie nadal zajmują drugie miejsce w ligowej tabeli. Przed nimi tylko drużyna MKS-u Kluczbork. To był mecz wielkich zaskoczeń. Najpierw Rybniczanie już w drugiej minucie wyszli na prowadzenie. W drugiej połowie udało im się podwyższyć na 2-0. Jednak chwilę później pewnie wykonany rzut karny pozwolił gospodarzom zmniejszyć straty. W 90 minucie sędzia po raz kolejny podyktował 11 dla gospodarzy i był remis 2-2. Jednak w 93 minucie wprowadzony chwilkę wcześniej Paweł Mandrycz zapewnił Rybniczanom zwycięstwo. Mecz mieliśmy całkowicie pod kontrolą. W 60 minucie, kiedy sędzia wyrzucił nam zawodnika, rzut karny i od tego czasu zaczęły się problemy. Potem drugi rzut karny, czyli wynik był 2-2, myśmy grali cały czas w dziesiątkę, ale drużyna pokazała charakter. To, co najbardziej cieszy mnie, pamiętam jeszcze wczorajszą atmosferę w szatni, naprawdę chłopcy jakby się przełamali. Rybniczanie obecnie zajmują drugie miejsce w ligowej tabeli, tuż za MKS-em Kluczbork. W następnej kolejce podopiecznych trenera Prasoła czeka spotkanie wyjazdowe ze Stalą Stalowa Wola.